Warszawa, lotnisko Chopina S2. Cześć, dzisiaj zapraszam Was na stację kolejową Solejówek Miłosna. Oglądamy, idziemy. Słuchajcie, jesteśmy z Solejówek Miłosna, PKP. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ludzie radzą sobie jak mogą z rowerami. Obieg monitorowy. To kasa biletowa. Idziemy dalej. Tutaj jak widać, żeby wejść na perony, musimy, tu jest dla wózków. Wow, ale trasa. Tutaj mamy, to za chwilkę. Na rowerki jest, znaczy jaki tutaj duży parking rowerów. Szkoda, że dachu nie ma, ale nie wymagajmy wszystkiego. Dobra, idziemy na dół. Ładnie, czysto, w miarę. Peron tu mamy drugi, wyspowy. A peron pierwszy jest jednoboczny, tak? Idziemy. To wyjście, proszę bardzo. Jesteśmy już na peronie drugim. Coś tu jedzie. Teraz zerknijmy. S2, koniec trasy. Impulsik wygląda tak. SKM S2. Koniec trasy S2. Okej. Oglądamy teraz peron drugi. No tak, wiatki mamy, słuchajcie. Jedna, druga, trzecia. Wiatki mamy. Miejsca do siedzenia są. Słuchajcie, tu idziemy tędy. Tu mamy. Ale to huczy. Wiatka, proszę bardzo. Jedzie się osłonić. Jest to trochę gorąco. To jest głośno. A tu proszę bardzo. R2 19 nad Warszawę Zachodnią. R2 Siedlce, Warszawa Zachodnia. I pojechał. A ten czeka na to, żeby pojechać z powrotem na lotnisko Chopina. Słuchajcie, na peronie drugim wiatki są, śmietniki są, a biletomat jest przed wejściem na dworzec, więc jest fajnie. Kasy były nieczynne, ale to może dlatego, że to niedziela. A po drugiej stronie peron pierwszy, to wiatka jest, śmietniki są, bo teraz pójdziemy dwie wiatki. Teraz pójdziemy i zobaczymy, czy z tamtej strony, czyli od strony
tej, czy jest... Ile to ma? Czy tylko ten jeden jest tam przed wejściem? To i śmigamy. Sulej, tak miłosny. Informacje mamy. Rozkład jazdy jest, więc... Jest ok. To śmigamy na drugą stronę. Tak jak powiedziałem przed chwilą, zobaczymy, czy tam jest bilet na mat. Bo widzę, że miejsce na rowery jest, więc super. Idziemy. Tutaj dla wózków. A patrzcie, jeszcze jest toaleta, poczekalnia. A po prawej stronie mam Bema, a po lewej kutrzeby peron pierwszy. Śmigamy. Dobra, jesteśmy już na peronie pierwszym. No to jak wcześniej mówiłem, dwie wiatki, parę miejsc do siedzenia. Spoko, tylko zerknijmy, czy tutaj mamy biletomat jakiś. To niestety, mamy tylko, proszę bardzo, mały parking rowerowy. Słuchajcie, jeszcze idę poszukać tej toalety, czy jest. A jak jest, to jak to się prezentuje. To idziemy. Żebyście widzieli, znaczy czuli normalnie kebab, aż już mi ślina leci. Ojejku. Nie to, że jestem głodny, ale ten zapach po prostu jest niesamowity. Dobra, idziemy poszukać toalety. Może ja czegoś nie zauważyłem. No nie ma. Ale browarki są. Dobra. Idziemy w tą stronę. O! O tym mówiłem właśnie. Ta-dam! Jest biletomat kolei mazowieckich? Jest, proszę. Bardzo jest. No niektórzy tak sobie radzą z parkowaniem rowerów. Pomimo, że tam mamy miejsce do parkowania, to tutaj stają. No to utrudniają życie. Zakaz stawiania rowerów na podjeździe. Słuchajcie, ale nie. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że mamy tu jeszcze jeden biletomat. Proszę bardzo. Koleje Mazowieckie swoje. SKM-ka ma swój. Proszę bardzo. O, i net po polsku, po angielsku i cyrulikon. A, patrz, jeszcze jest angielski, niemiecki, rosyjski, polski i ukraiński. Super. No dobra, wszedłem cały budynek i nie mogę znaleźć toalety. Może ja nie tutejszy, nie znam się. O. Warszawa, lotnisko, Chopina S2. Tada! Słuchajcie, kibelka nie znalazłem. Może nie wiem jak szukać, ale co mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli wam się podobał filmik, to łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobał, to łapka w górę. I zapraszam na następny filmik z linii kolejowej numer 2. Cześć!